Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho, to jest jak widać Lone Survivor. Wracałem po dłuższej przerwie. Dla was mam nadzieję, że ta przerwa nie była tak długa jak dla mnie. No parę dni minęło, ale pamiętam tyle, że trzeba teraz udać się z powrotem do piwnicy, bo tam skopałem ostatnio. Tylko jeszcze zobaczmy, czy coś... Nie, nothing special, ale właśnie, mam od niego flary, czy je straciłem? Mam, całe 6, o kurde. Jak dobrze. Dobra. Co? Moment. Ej, to działa w drugą stronę też? Okej. Okay. To gdzie ja jestem teraz? Dried squid on a stick. Moment. Nie mam mapy tego miejsca? O cholera, nie wiedziałem, że tak się da. Ten teleport działa w obie strony. Dobra, kit. A może flara? Może to jest kolejna rzecz, której nie używałem jeszcze, a jest bardzo przydatna. Niezbyt. Aha, dobra, i tu wyjście, więc... Aha, jestem zaraz koło samego wejścia do piwnicy, ale to i tak jest fajnie. A, flara już zgasła. Ładnie ją skopałem. Dobra, może tu? Ciemno, aczkolwiek coś tam widzę. Jakieś kształty. Dokładnie. A może flarę teraz? Bam! Co się z nimi dzieje? Kurde, ale nie wszyscy. Tylko ci, co są najbliżej. A ten też się teraz boi. No ale nie tamten. Oh fuck. Okej, wszyscy biegną za mną. Więc pora opuścić to miejsce. Tak, to będzie najlepszy pomysł. Aha. Black on the other side. Fuck! Dobra, już się świecę na czerwono. Teraz... Dowolna buła od kogokolwiek i jest po mnie. Dobra, może tutaj? Bo nie mam mapy, kurczę, gdzieś mapa była. Tu, na ścianie. Need something to... Jest i mapa, dobra. To wiesz co, nagrodzimy twoje... znajdowactwo, powiedzmy, tak to nazwijmy brzydko. No idea, why though? Okej, okay, no jesteśmy na dobrej drodze. Ale tak, wyłączmy to po pierwsze i teraz możemy sobie spokojnie w ciemności coś zjeść. Może na przykład krakersiki. Crispy. Ale jeszcze coś poza tym. No dobra, zobaczymy na jak długo. To powstrzyma jego apetyt. Aha, i tu jest bezpiecznik. Ej, to już będzie większość rzeczy. Dobra, kit. Come on. Stick him up. Nie no, łapy do góry. Przebrzydła Mendo. Tak, udało się headshotem zacząć. Piękna sprawa. Bez uszczerbku na zdrowiu, plus jeszcze tylko 3 naboje zużyte. I właściwie ile ich zostało? 2 baterie, to jest bardzo spoko informacja. 5 tutaj i 20 tu. Ej, no to teraz delikatny John Rambo. Nie, to pamiętam akurat, że nie wolno tutaj takich rzeczy wręcz robić. No po prostu nie wolno. I nearly fell down there. Aha, to jest ta dziura, tak? Aha, dobra. Czyli tu już więcej nic przydatnego nie znajdę. Pora opuścić tą dziurę. O kurde! No, wiesz co w sumie. A niech się oddali troszeczkę, delikatnie. Bam, bam, bam. 3 heady. I dobranoc. Nie wiesz co tutaj jest, tak? Konserwa. Jedzenia ogólnie w brud. No dobra, może nie aż tyle. No ale trochę mam. To jest pomieszczenie z lustrem, ale to spokojnie. Biegną? Jeżeli biegną, jestem gotowy. Biegną jak cholera, dobra, bam! Shit, no co ja zrobiłem? Czemu on tu nie trafi? Dobra, kit, bam! Po mnie już? Nie, ci jeszcze żyje. Ale jeden taki cios jest po mnie. Aaaa, kurde, był na górze, widzieliście to? Ale menda! Idzie górą? Bam! Jest, spadnie, bam! A kurczę, jeszcze żyje. Bam! Jest! Drugi martwy, ale już czerwony filtr na stałe chyba wskoczył. Dobra, póki mamy okazję. Reload. Okej, 10 i 8. Mogło być więcej. Okej, tutaj. Okej, wróciliśmy zupełnie. Brawo. Ale tu coś jest. Aha, dobra, to pamiętam. Okej, okay, i mam oznaczenie na mapie, teraz tak, albo dostać się
do znaku zapytania albo do błyskawicy na mapie. Raczej błyskawica będzie bardziej osiągalna, bo tam przed znakiem zapytania jest wielka dziura, której za nic nie można przejść. Dobra, a tutaj? Jak to wygląda? Pewnie sporo potworków, tak myślałem. To wycofajmy się i spróbujmy tutaj pójść dalej. Choć odrobinkę. Dobra. Blocked on the other side. Dobra, tu pamiętam, tutaj będą zaraz maszkary. Bam! Bam! Shit! Shit! Aaaa! Gdzie był safe? Nie było safe! Ej, dobra, ale już teraz wiedząc, że mogę skorzystać z teleportu, jakim jest lustro, w dwie strony, to zdecydowanie przyspieszy cały proces, więc szybko tylko continue. I strząsnę tą muchę z ręki, bo kurde, nienawidzę tego knu... O! Małe denerwujące coś, co żyje dzień, może dwa, ale cały swój dzień poświęca na to, żeby cię zdenerwować. Dobra. Pamiętam, czego nie zrobiłem przed poprzednim wyjściem, więc teraz to zrobimy. Uzupełnimy zapasy. Stęchłego mięcha. Chyba, że już miałem pełno. Dziwne. Dobra, lustro. Co jak jest? Musimy niestety powtórzyć te czynności, które wykonaliśmy przed chwilą. Jestem ciekaw, ile z tego pamiętam. Nie, bo tam chyba jeszcze coś było. Ładnie, squid on a stick. Dobra, póki co pamięć nie szwankuje, ale to się może w każdej chwili zmienić. Dobra, bardziej w prawo. Jest i potworek. Rusza, raz, dwa, trzy, kurde! Ej, no żyje? Bam! No. No już utrata jednego naboju więcej, niestety. Obnoś puchę, jakąś latarkę. Z tego co pamiętam, tutaj będzie mapa. Jest i ona. No ale nie podniesie po cienku. Dobra, teraz mów o tym oznaczeniu w kształcie błyskawicy, które zaraz się zapali. Nie? Aha, najpierw sobie muszę najpierw odblokować, że tak powiem, dziurę. A tutaj? Bezpiecznik. Bam, bam, bam. Kurczę, co wy tak skaczecie Kurczę, dwa naboje zmarnowane już. No ale czy bezpiecznik był tego wart? No. Czas pokaże. Zależy od tego, jak bardzo będzie... 9 naboi? Serio? A po reloadzie? 10, niemożliwe, nie zmieniałem chyba... Nie, ale dobra, mam 19 pocisków, ale kurczę, jedna maszkara więcej do zabicia. Not good. Potrzebuję żarcia. No i jeszcze mi zgłodniał. No dobra, jakby co mamy, jakieś tam konserwy, coś, ale... Możemy posilić cię krakencikami znowu. Żebyś zamknął twarz, na chwilkę chociaż. Dobra, tu go nie ma, tu jest wyjście, tak? Ale upewnijmy się tylko, tak jest. Można i spokojnie tutaj, co tam jest? Aha. Dobra, lokalizacja generatora bezpieczeństwa, który wytworzy prąd uruchamiający windę. A później to monstrum trzeba do windy jakoś zaciągnąć. Może mięchem po prostu, klasycznie. Wejdźmy jeszcze tu. Zbyt ciemno, żeby się poruszać i za dużo maszkar zapewne, więc chodźmy tu. Black from the other side. Bam! 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 Jeden martwy. Jeszcze ten. No. Bam! Bam! Ej, no, nie uciekł, że nie dostałem jeden. Kurde! Zmarnowałem. 9 pocisków tylko, ale 2 maszkary martwe. Co tam? Lock is broken. Tu jest to wyjście. Albo i nie. Cholera, troszeczkę wam powiem szczerze, zgubi... Ej, dobra, tutaj pamiętam to. Okej. Ale pójdziesz w lewo może bardziej, to wejdę do tych drzwi. Aha, sorry. Rusted beyond repair. Dobra, gin. Raz, dwa, trzy. No! Pięknie. Ale... Ile nie zostało? 7. Niedobrze. Okej, gdzie jestem? Ło! Jestem po drugiej stronie dziury, czyli tu jest znak zapytania, tak? A no tutaj? Kolejna dziura, dobra. Żebym nie wpadł... Locked. Need a key to open it. Kurde! Gdzie to jest? Dobra, ważne, że ta maszkara jest martwa. Więc tutaj ja będę musiał się cofnąć, to nie będzie problemów później. Okej. Dalej w lewo. W dalszym ciągu.
ale zapalmy latareczkę, chociaż na ten kawałek. Aha. Okej, czyli jednak, a moment, jeszcze rozejrzyjmy się w sytuacji. Kurczę, czyli wchodząc tu, jestem tam właśnie gdzie? I tam jest generator na końcu? Kurczę, myślałem, że jestem zupełnie po drugiej stronie. Dobra, tu, aha, dobra. No i... Faktycznie to jest pomieszczenie tuż przed generatorem, dobra. Potrzebny jest klucz. Nie wiem, czy przypadkiem poprzednio mi się nie udało go zdobyć, tylko nie zdążyłem dobiec tutaj. No ale okej. Dalej będziemy eksplorować tą piwnicę. I eliminując poszczególne maszkary. Dobra, tu nie to. Tu. Też nie. Tu. Okej. Tutaj trzeba będzie się zabawić w eliminatora, chyba. Albo położyć flarę. No to by nie było głupie. Dobra, ignite. Jej! Dobra, i tego muszę zabić. Bam, bam, bam. Pięknie. Co to jest? Kurde, cholerna ciemnia znowu. Co to jest? Too dark. No dobra, kit. Holy... Did the monsters do this? Is there someone inside this thing? Don't really wanna stick around long enough to find out. Aha, dobra, to się powtórzyło, ale... Może... Ale stop, najpierw to wyłącz to. Może użyć nożyczek teraz na tym. Cut. No dobra, no teraz będziesz widział? No. Jeszcze raz. Kurczę, no. Dalej, bo czas leci. Cyk, pyk, pyk, use. Nie! Czyli co, tutaj nie ma nic? Fuck, niedobrze. To znaczy, że te dwa tutaj... Dalej będą żywe, ej. Ale można iść w lewo. Dobra. Spójrzmy na mapę. Okej. Teraz w którą stronę mam iść? Chyba w tą drugą. No. Kit, zobaczymy. Dawaj mapę. Kit, że ciemno. Aj, nie, nie, nie. Niestety nie tu, ale... Tam widzę sylwetkę z prawej strony. Nic samura jest. Nie, dobra, nie mogę być opieszony. A, to mój koleś, jej, kurde, myślałem, że to był właśnie ktoś inny, aż przestraszyłem, że tam się akurat zapaliło. Dobra, stop, gdzie jesteśmy? Chora, ej, dobra. Tam ta alejka z tyłu. Moment, idzie dalej. Pewnie, że idzie. Gdzie to właściwie jestem? Aha, obchodzę to dookoła zupełnie. Okej, nie, to sprawdźmy tam te drzwi. Jednak. Dobrze, to się nic nie czai w mroku, ale bardzo dobrze. Ej, jest ilustro, jest i... No, widać, że butelka przecież z mlekiem, nawet bez tej latarki. Ej, dobra, wiecie co? I czaśniemy sobie save może? No dokładnie, jeszcze on jest zmęczony. Tak, jeżeli ma nas tutaj później z powrotem przetransportować, to czemu by nie? Okej, mięcha nie użyłem, więc nie trzeba będzie uzupełniać, ale jeszcze możemy dyrektora sprawdzić. Nothing special right now. Dobra, to sleep. Delikatna drzemka. Może jak się obudzi, będzie głodny. Damy mu jeść i dalej exploring mrocznej piwnicy. I od razu wake up, dzień ósmy. Hello! Witaj, dziąku! Nie, wcale to nie jest dzień. Zacznijmy od tego, bo on się porusza w nocy. A wtedy to nie pomogło, się okazuje, z tego co tam mówił sam do siebie. Dobra. Tak jest. Mam nadzieję, że faktycznie to tak działa, że teraz mnie przeniesie tam dokładnie, gdzie byłem. Tak jest! Na pewno? Tak jest! Zgadza się. Moment, czemu tu... Wydawało mi się, że... Coś tam było dalej, że tam będzie można przejść, ale nie. Okazuje się, że nie. Squid on a stick. No, może nie jest najlepsze, ale zostaje w żołądku. To już znamy. Dobra. Żegnamy to pomieszczenie. To co, no trzeba kółeczko dookoła zrobić. Aha, czyli na różowo oznaczone lustra, dobra. A faktycznie tam jest legenda w prawym narożniku, tylko tak dziwnie mam uciętą. Dziwnie uciętą mam tą mapę. Dobra, dziwne dźwięki, a przecież tutaj potworów nie było już. A bym się, kurczę, dziwnie nie przekonał, że jednak są. Okej, trochę ciemno, ale... Exploring pełną gębą, coś tu jest. Handgun ammo, dzień dobry.
Aha, i z grubsza to tyle? Serio? Jesteśmy w jakimś składziku po prostu. Takie jaja. E, moment. Nie, faktycznie to były tylko te drzwi. Myślałem, że są jeszcze drugie. Nie widzę nic w ciemnościach, ale... It's not gonna open. A co to w ogóle jest? Aha. Dobra, nowe bateryjki, od razu lepsze światło. Wiadomo. O cholera, widzicie to? Czy ja mam już zacząć strzelać? Wolałoby. Okej, okay, ale czy to jest... wrogo nastawione? Cholera, nawet nie wiem. O, shit. Co to jest? Nie, dobra, wychodzę stąd. I'm scared. No ja troszeczkę też, ale nie mam sprawy klaustrofobii. Somebody help me! I'm gonna die in here! Come on, open the fucking door! I'm trapped in here! Somebody help me! No kurczę, najgorsze jest to, że nie mogę ataki włączyć. Nie, serio. Nie mogę wyjść. Stop, wyłączę latarkę. Jak, nowe baterie? Nie! Pewnie, że nie, no wyłącz to! Kurde, no teraz się dopiero dało otworzyć? Nie wierzę, nie? Kid, no dobra, strzelamy, nie? Czy sprawdzamy flarę? No w sumie dobra okazja, żeby ją znowu przetestować. O kurde! Okej, dobra, jest wrogo nastawione. To coś, więc flara jak najbardziej. Mam jeszcze ich całe 5. Co ty na to? Dupa, nic, dobra, gin. Bam, 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 bam. Oj. No, padło. Tu widzę cień następnego, ale też pomieszczenie. Najpierw pomieszczenie. Jest bateria. Ale o co było nie tak z tamtą winą? Czemu oba są znowu wśród żywych? Ile pocisków trzeba? Shit! It's sealed off. Dobra, no nie sprawdzam czemu. Tu jest otwarte, to się liczy. Okej, okay, a one są tu już obok mnie? Czym się? Nie. Co jest grane? Straszcie mnie dźwiękami? O to tutaj chodzi. Infection cover in it. Aha, czy tam się nie przedostaniemy? Ale tu już tak. Beef jerky. Kolejne żarcie. Warto sprawdzać wszystko. Okej, okay, ale gdzie my jesteśmy? Okej, okay, nie, bo słyszę chyba, że idą, więc chodźmy lepiej. Okej, okay, ale tam się kurczę nie dostanę. Pomieszczenia z generatorem, niestety. Przydałby mi się klucz. Widzicie jakąś maszkarę? Exhausted. Kurczę, no już zmęczony. Tak daleko nie zaszliśmy. Oj, coś tu jest. Pudding ryżowy. A, pewnie, że tak. Bierz to. Dobra, dalej po ciemku. Oj. Jakiś zarys postaci? Nie. O dziwo nie. A, dobra, kolejna dziura. Gdzie my teraz dojdziemy tak właściwie? Idąc tędy. Co to było? Co to było? Fuck, kurczę, co to było? Serio? Kurde. No stop, moment. Nie, nie mogę się tak cofnąć. Chyba, że... Nie, no moment, 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 moment. Aha. I tu w lewo wychodzę tędy, a mogę też iść tam. Okej, okay, tu byłem. Dobra. Spoko. Czasami naprawdę ciężko obczaić, jak tu się obraca świat. Dobra, i teraz tak. W prawo jest dalej, więc sprawdźmy, co jest po lewej. A, widzę potworka. Dobra, to może po prawej też? Nie, po prawej nie ma. Co mnie straszycie? No i naboi. Nie mów, że tylko te 5. O cholera. Dobra, załatwmy to flarą w takim wypadku. Fuck! Dobra, stój, stój, stój. Skopcza, no stój! Czy są flary? Tu. Ignite. Tak, tańcz, kałabanga, co tam podniosłem? Handgun ammo, świetnie, świetnie, fajnie, fajnie, aczkolwiek... nic tam więcej nie było. Dobra, wpatrujemy się znowu w ciemność. Tu jakiś zarys postaci przede mną. No ten grubas znowu! Na którego nie działa flara. Na niego szlak. Ale tam gdzieś na pewno się dostanę, no. Może po nogach właśnie. Albo w bebech. Kit, ale czemu flara nie działa na nich? Działa, pewnie, że działa. Bam, 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 w nogi, bam, bam. Nogi nie działają. Co to? Jeszcze żyjesz? Ej, moment.
Zabił mnie! Albo nie? Nie, tak zabił, kurde. Fuck, po prostu fuck. Łatwo tu się ginie, zbyt łatwo. A już widzę, jakbym grał na ekspercie. O oh, fuck, no to już by było totalnie przerąbane. Ach, co no, continue, a cóż by innego? No ale znowu ten dzień. Znowu powtarza się dzień siódmy bodajże. Ach, ale dobra, lustro, tak? So fucking hungry. Ale dobra, część rzeczy już mam na szczęście. Więc możemy się posilić. A squid on a stick. Działa dobrze. Zawsze działa. Okej. Okay. Spójrz głęboko w lustro i poproś, żeby cię przeniosło tam, gdzie byłeś. Choć w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Gdzie jesteśmy teraz? No właśnie. Jesteśmy trochę daleko. Musimy powtórzyć tamten korytarz. No to dobra, spróbuję to zrobić flarami, jeżeli przejdzie do tych grubasów. Okej. Okay. Dobra, w lewo opowiadacie. Tu nic nie było, z tego co pamiętam. A tutaj były dopiero te grubasy, ale też w niektórych pomieszczeniach coś było. Tutaj było handgun ammo przecież, pamiętam. Aha, cyk. I tu, zaraz to następne, to było to, gdzie straciłem chyba baterie, tak? Większość przynajmniej tych baterii. Bo to? Cholera, tak. Niech to szlak. I'm doomed. Cholera, znowu tu wszedłem. Ej, dobrze przynajmniej, że teraz latarka nie świeci. Więc nie tracimy baterii tutaj na przebywaniu w tym klaustrofobicznym miejscu. No, come on, no. Jaki to jest sposób? Muszę się pokręcić? Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, pyk? Nie. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. W sumie odwrotnie mówię niż idę, nie? Ale... A może latarka faktycznie? Dobra, no baterie, pyk. Może to? Dupa. Nie mogę jej zgasić. No więc teraz dopiero tracę. Może faktycznie tutaj trzeba poświecić. Kurczę, wystarczająco długo, żeby otworzyło się przejście, no. Proszę, no come on! Czy to jest faktycznie, rzeczywiście tylko pułapka na baterię? A może coś zrobiłem ostatnio, ej. Nie, teraz zaczynam wątpić. Teraz faktycznie skończy się ta bateria. Dobra, jest otwarte. Okej, jesteś... Dobra, wystarczająco blisko, żeby próbować mnie zaatakować, więc... No, ale ja tutaj miałem jakieś quick menu podobno. Dokładnie, dobra. Więc tak, hop. Więc ten jest dead. Ten jest dead. Tu jest zamknięte, tak? Cholera otwarte i tam będą jak wrócę, no ja pierdzielę. No dokładnie! Dobra, szybko, pach. Dwóch naraz. Tu coś też było. A oprócz oczywiście złych dźwięków, tak je ładnie nazwijmy. No. Jest. Bo to mniej więcej co drugie, nie? Dobra, dawaj nowe bateryjki, beef jerky. Tak, już powtórzyliśmy większość tego, co zrobiliśmy na samym początku tego materiału. Więc tak, to już były maszkary, czy jeszcze nie? Heads pounding, czyli pewnie z chęcią by się przespał. Co tu mamy? Pudding ryżowy. Dobra. Najbliższe lustro i cofamy się do save'a. Tego możecie być pewni. Okej, okay, tu i z prawej była tylko dziura faktycznie, więc... A tu były naboje do handguna po lewej stronie, a my szliśmy później w prawo. No nie wiem, ile mam flar? Nie jest napisane, cholera. Dwie. Nie, wiecie co, tego kropniemy. Klasycznie. Dwa, trzy, no. Tak, no bierz to. 10, mam nadzieję, że po tyle się podnosi właśnie. Ale okej, serio, teraz już autentycznie przydałby się save. 21 tutaj, dobra, przeładujmy to ładnie. Okej. Zostało 11, czyli teraz kolejne potwierdzenie, że naboje niewystrzelone nie przepadają. I bardzo dobrze. Ale to jest wybitne miejsce na użycie flary. No kładź ją! No. Już myślałem, że się nie uda. Serio, już myślałem, że się nie uda. Ktoś kolejna maszkara? Tył dar to see. I jak? Tin of fruit salad. Dobrze. Cholera, w sumie nie potrzebuję tego teraz. Oj, coś tu jest przed nami. Nie.
Nie ma nic, ale w sumie nie wiem, czemu poruszam się teraz w pełnym mroku. Ale może to już po prostu jestem w stanie rozszyfrować, co jest przede mną, po zarysach, a gammę mam na minimum, możecie sobie zobaczyć. Ej, właśnie, może też o rozmiar ekranu, może tak delikatnie zmniejszę. Nie, już widać krawędzie do kitu. Już pójdziemy tak. Coś tu leży. Klucz? Distress flare. Tylko jedna. Nie, może faktycznie, może wejście ujawni się dopiero, ej. No właśnie, dopiero będę miał zapaloną latarkę, to te ile tam mogłem ominąć? A dobra. Jest i winda. Są i drzwi. Dobra, spójrzmy na windę. Sorry, powtórz. The entrance must be just up there. If I can send the elevator up there, maybe I can trap that creature in it. Ej, czyli tutaj byłem jeszcze, bo pamiętam ten dialog. Przecież kurczę, nie wpadłem sam na to, że trzeba potwora umieścić w windzie. Aha, z tej strony wyglądacie. Need sleep. No jest ilustro, więc doczekasz się snu. Ale później lecimy dalej. Brakuje dalej klucza. Dobra, to może wiecie co, zróbmy tak, faktycznie może sen uratuje mu życie, bo widzicie, jest bardzo, bardzo czerwono. Dobra, kochani, to ja w tym miejscu... Aha, sorry, albo i nie. To never mind w takim bądź razie, ale... Zjedzmy jeszcze przed końcem... Coś, co może polepszyć jego zdrowie. Kurczę, czyli co, niebieska pigułka, ale też pozwoli zasnąć. Ej, dobra, to zróbmy, puknijmy. Aha, little drowsy. I teraz dopiero. A, nie lubi kłaść się z pustym żołądkiem? No to kurczę, proszę bardzo, masz tutaj squid on a stick once again. No, dobra, a teraz już możesz grzecznie się położyć spać? No, super. Dobra, kochani, to ja w tym miejscu kończę. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału. Pozdro, cześć, hej! Albo nie? Well, tell me what this is all about, then. Surely you feel it in your gut. Czyli czujesz to wewnątrz, że coś jest tak... I'm on stage? Nie? Some kind of interview? Not sure. No dokładnie. I still don't know. At least you realize that. A i to wszystko? Super. Czyli mam wrażenie, że zmarnowałem jeszcze na sam koniec jedną z niewielu niebieskich pigułek, jakie posiadam. Ach, no dobra, trudno. Trzymajcie się jeszcze raz, pozdro, cześć, hej!